Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Kamerę trzymam w ręku, więc może się obraz troszkę chwiać, ale powiem Państwu taką rzecz. Dlaczego jestem takim fanatycznym zwolennikiem pana Janusza Korwin-Mikke? Może najpierw wyjaśnienie, ja nie jestem fanatycznym zwolennikiem, dlatego że są pewne... Fanatyczny to jest taki, kto w 100% kogoś popiera, nie widzi jakichś jego uchybień, błędów, jest zaślepiony. Ja nie jestem zaślepiony panem Januszem Korwin-Mikke. W niektórych sprawach ja nie do końca podzielam jego poglądy, na przykład w sprawach religijnych, to wiele poglądów jego podzielam, a niektórych nie podzielam. Na przykład gdyby kandydował na papieża, a ja byłbym kardynałem, to ja bym na pana Janusza Korwin-Mikke nie głosował na stolicę apostolską. Głosowałbym na Franciszka, proszę Państwa, albo na kogoś jeszcze bardziej konserwatywnego i prawicowego w swoich poglądach, gdyby taki był do wyboru. Natomiast, proszę Państwa, w sprawach takich politycznych, ekonomicznych, społecznych, to bardzo, bardzo popieram pana Janusza Korwin-Mikke i dam Państwu dzisiaj dwa takie skromne przykłady z dnia dzisiejszego. Proszę Państwa, no pierwszy przykład to taki, że Polska prawdopodobnie będzie musiała zwrócić 80 milionów euro jakiejś dotacji do rolnictwa, bo coś tam było nie tak w jakichś tam kontrolach czy w nadzorowaniu i tak dalej. To jest jedna informacja, a druga informacja, że będziemy musieli do budżetu na rok 2012 albo 12 zdaje się, dopłacić 300 milionów euro, bo w tym budżecie brakuje pieniążków. Tych pieniędzy w tym budżecie Unii Europejskiej brakuje, z tego co pamiętam, to 11 miliardów euro. No my się będziemy musieli dodatkowo złożyć na 300 milionów. Proszę Państwa, no i te dwie informacje to jest takie skromne potwierdzenie tego, co pan Janusz Korwin-Mikke głosi od wielu, wielu lat. Że po pierwsze do tej Unii Europejskiej nie należało wchodzić, że to jest statek, który idzie na dno. My się z naszym małym stateczkiem, takim państwowym, doczepiliśmy do wielkiego, bogatego jak na razie molocha, takiego wielkiego okrętu, który niestety płynie w przepaść, albo inaczej tonie. I my możemy zatonąć razem z tym wielkim okrętem, jeżeli nasz statek do tego okrętu przyczepimy. Tak pan Janusz Korwin-Mikke pisał w wielu artykułach. Nawet mniej więcej ta sama analogia była podawana, może w lepszym wydaniu publicystycznym pana Korwin-Mikke. No i teraz, że ten okręt idzie na dno, Unia Europejska, i że brakuje mu pieniędzy, no to widać, proszę Państwa, z dnia na dzień. Tam kryzys goni kryzys. Też w internecie dzisiaj czytałem, że większość społeczeństw Unii Europejskiej nie wierzy w poprawę sytuacji. To jest tam rzędu 60-70%, nawet powyżej 70% ludzi nie wierzy, że sprawy idą w dobrym kierunku w tej Unii Europejskiej. Czyli po prostu w tym momencie już powiedzmy 70% ludzi uważa, że jest źle. Natomiast te kilkanaście lat temu, kiedy to się wszystko tworzyło, kiedy te różne głupie, absurdalne przepisy były dopiero planowane lub wprowadzane w życie, to o tym głosił pan Janusz Korwin-Mikke. No i dlatego ja go bardzo popieram, bo to, co on mówił, się teraz po prostu, proszę Państwa, sprawdza, co wystarczy sobie włączyć radio czy telewizję. No chociażby w Słowenii narasta kryzys, mówi się, że Słowenia będzie kolejną Grecją czy Cyprem. Proszę Państwa, tam się wali jedna kostka domina po drugiej. Francja trzeszczy w szwach. Proszę Państwa, tam się wali to, że to wszystko upada, to chyba nawet prości ludzie to zaczynają widzieć. No proszę Państwa, teraz drugi skromny przykład. Stadion Narodowy. No wyszła teraz taka afera wczoraj, dzisiaj, że pani Mucha przeznaczyła 6 milionów złotych na koncert pani Madonny i ten koncert przyniósł wielkie straty, tam około 5 milionów budżet musi do tego koncertu dopłacić, ponieważ tam się nie opłacało i tak dalej. No takie kolosalne koszty są tego koncertu. Gdzieś tam też czytałem, że jakieś naprawdę milionowe sumy na ten rok będą potrzebne na to, żeby dołożyć do tego stadionu, żeby on sobie tam dalej stał. No i proszę Państwa, ja pamiętam sprzed kilku lat, kiedy Polacy wywalczyli możliwość tego organizowania euro, wywalczyli, no dokładnie biorąc, pan Janusz Korwin-Mikke pisał, że załatwił to za łapówki jakiś ukraiński tam biznesmen dla Polski i dla Ukrainy. Więc wtedy był ogromny zachwyt, no mamy euro, zarobimy, wielki prestiż i tak dalej.
Proszę Państwa, pan Janusz Korwin-Mikke wtedy pisał, w Angorze zdaje się, w najwyższym czasie, jak ktoś jest bardzo ciekliwy, to sobie te artykuły może sprzed kilku lat znaleźć, że po pierwsze, nic nie zarobimy, dlatego że przyjedzie trochę takich kibiców, którzy będą nocować, a to po dworcach, a to w ogóle nie będą nocować, bo tam się prześpią gdzieś w pobliżu stadionu albo w parku na ławce. Natomiast nie przyjedzie wielu ludzi zamożnych, którzy wystraszeni euro, to tym klimatem takim, że tutaj będą jakieś demonstracje, zadymy, no będzie zamieszanie. Nawet nie chodzi o tam jakieś polityczne strajki, ale czy zamieszki, tylko chodzi o to, że będzie dużo ludzi, którzy będą robić tłok na ulicach chociażby wielkich miast. Więc wielu porządnych, zamożnych turystów do Polski nie przyjedzie. A na tych kibicach to zarobimy niewiele, bo to często są ludzie mało zamożni. Tam wypiją trochę piwa, trochę wódki, trochę tam zjedzą hamburgerów i to wszystko. A hotele na tym niewiele zarobią. No i proszę Państwa, czy na tym euro Polska jako państwo zarobiło? Czy polski biznes na tym zarobił? No, niech Państwo sobie wezmą pod uwagę, jakie są plany rozwoju gospodarczego Polski na ten rok. Że to jest tam 1,1% wzrostu gospodarczego według Europy, według tych różnych tam komisji europejskich. Natomiast polski tam minister finansów tam chyba na 1,5%. To tak się rozwijamy po tym euro. Czyli o wiele gorzej niż przed euro. Czyli kryzys narasta u nas tak samo jak w całej Unii, z tym, że w innych krajach jest jeszcze gorzej. To jest pewna pociecha. No a proszę Państwa, inna sprawa jeszcze. Pan Janusz Korwin-Mikke pisał, zanim ten stadion został wybudowany, że plany jego budowy, które wtedy miały tam kosztować, z tego co pamiętam, 300 milionów, 400 milionów, będą wielokrotnie te koszty będą przekroczone, będzie ogromne łapówkarstwo, wyjdą różne afery już po wybudowaniu tego stadionu. Proszę Państwa, czy to się nie sprawdziło? Ten stadion kosztował 2 miliardy. Jak on jest funkcjonalny, to Państwo widzieli na tym meczu, na tym meczu, który się nie odbył, ponieważ został zalany wodą. Widzieli Państwo, jak z dachów woda lała się na trybuny, co podobno było normalne zdaniem tych, którzy tym stadionem zarządzają. A zdaniem każdego rozsądnego człowieka nie jest normalne, żeby woda się lała prosto na trybuny. Proszę Państwa, no a teraz już po tym euro pan Janusz Korwin-Mikke mówił, że ten stadion, najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to wziąć go po prostu, rozburzyć, oddać ziemię właścicielom tej ziemi, bo on jest wybudowany na prywatnych działkach, które zostały zabrane po wojnie prawowitym właścicielom i tyle. A dokładnie biorąc, nawet może nie tyle wyburzać, co po prostu oddać ziemię właścicielom i niech z tym stadionem robią to co chcą. Tak jak mówię, oczywiście w skrócie. Pan Janusz Korwin-Mikke to jakoś bardziej precyzyjnie to wszystko wyjaśniał. W każdym bądź razie twierdził, że ten stadion nie ma szansy być dochodowy, będzie przynosił stałe straty. No i proszę Państwa, ten koncert Madonny, do którego każdy z podatników dołożył się w sumie na 5 milionów złotych, to o tym świadczy. I proszę Państwa, tak sprawdzają się różne prognozy pana Korwin-Mikke i dlatego ja bardzo go popieram w tych sprawach społecznych, ekonomicznych i politycznych. Żegnam Państwa, bo drętwieje mi już ręka od trzymania kamery. Do widzenia.